Witamy Was serdecznie i gorąco. Kalina. Witam. I Gosia. Jak pamiętacie, może z wcześniejszych filmów, Kalina jest fantastycznym fizjoterapeutą. Fizjoterapeutką. Masz rację, fizjoterapeutką, przepraszam. I pomaga kobietom z różnymi problemami właśnie natury, powiedzmy po cesarce, po porodzie naturalnym, ale również po mastektomii, z bliznami. Zajmuje się, twoja specjalność to jest w ogóle... Terapia uroginekologiczna. Dokładnie. Dzisiaj zaprosiłam ją, abyśmy porozmawiali o temacie, który ostatnio bardzo Was interesuje, przynajmniej w sklepach, na warsztatach, jak jeżdżę, czy szkoleniach, dotyczący dziur w ramionach, że tak to powiem, takie wgłębienia, które powstają pod wpływem źle dopasowanych szerokości ramionczek biustonoszu, ale również obciążenia związanego z ciężkością piersi. Tak jak przypuszczałam i we wstępnej rozmowie z Kaliną doszłyśmy do tego, że jest to temat, który może być poddany terapii fizjoterapeutycznej, aby zniwelować nieco i pomóc w tej przepływie, który jest w ramionach, tak, tkwi, tak, żeby nie było tego ucisku. Powiedz coś więcej, proszę. Generalnie ważne jest to, żeby te ramionczka były dobrane do wielkości biustu, tak? Bo jeżeli ten biust jest większy, a ramionczko jest cieńsze, mamy większe ryzyko ucisku mięśni po prostu przez te ramionczka. No właśnie, pokażmy Wam dla przykładu. Tak. Mhm. Mając takie szerokie ramionczka, fajnie przy dużym biuście, żeby one właśnie były, ponieważ jeżeli są cięższe i to obciążenie bardziej przechodzi do przodu, cierpi nie tylko tutaj nasze ramię, ale również kręgosłup piersiowy, tak? Wszystkie dolegliwości ze strony kręgosłupa piersiowego, ale również też rzeczy związane z niedostatecznym, tak jak powiedziałaś, przepływem pod tym ramionczkiem w tkance, tak? Może to prowadzić też do różnego ucisku na struktury nie tylko mięśniowe, ale nerwowe i naczyniowe, prowadzić do obrzęków kończyny górnej, ale również drętwienia rąk. Właśnie, bo często skarżycie się na ból głowy, skarżycie się na to, że nie tylko Was to boli, ale taka martwica następuje. No brak przepływu, mhm. Tak? Jest to, jeżeli takie ramionczko mocno wpija nam się, to nieważne jaka by to była okolica ciała, tak? Nie tylko ramię, ale również nawet ręka, od razu byśmy poczuły pulsowanie, jakieś dolegliwości bólowe, tak? Jest zahamowany przepływ naczyń i tkanki, krwi, płonki, także to wzmaga ból. No ale w takiej sytuacji wystarczy, że udają się do Ciebie na konsultację i Ty pokazujesz, jakie ćwiczenia i masaże wykonywać samodzielnie w domu, a u Ciebie to jest już takie specjalistyczne, takie głębsze, ale daje to szansę, powiedz, daj tutaj jakąś nadzieję, pierwsze, daje szansę. Pierwsze oczywiście, co trzeba zrobić, to dobrać odpowiednie ramionczko, tak? Bo bez tego, jeżeli my będziemy pracować w gabinecie, a nie będzie dobrze dobrany biustonosz, no to sytuacja będzie nam się powtarzać i będzie to po prostu taka bez sensu współpraca. Natomiast jeżeli już kobieta uda się do tutaj do Małgosi, dobierze odpowiedni biustonosz, to tutaj już możemy sobie ładnie z tym poradzić, tak? Możemy sobie opracować tkankę, zwiększyć przepływ, zapobiegać temu drętwieniu rąk, bólu głowy, tak? Kręgosłupa piersiowego czy szyjnego. Jak najbardziej jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Ale powiem Ci jeszcze parę słów, bo ramionczek, słuchajcie, jest w szerokości dosyć sporo. I jest też część kobiet z bardzo dużym biustem, które są młode, jak sama wiesz, i one nie akceptują kwestii związanej z szerokością, że to jest dla nich za szerokie, że nie będą tego nosić, że teraz są młode, nic się nie dzieje, ale powiedz im, bo tutaj są takie też oczywiście modele z węższymi, to jest chyba najwęższe ramionczko, jakie przy dużym biuście, przy takim dosyć sporym rozmiarze istnieje. Ono może nie jest całkiem cienkie, ale też nie takie, jak powinno być przy tym rozmiarze do końca. I one są bardzo zadowolone z nich, ale ja wtedy proponuję jednak mimo wszystko, aby dodatkowo stosować te podkładki pod ramiona, które powodują jakieś odciążenie i też może troszkę uchronić je, że z jednej strony zachowują tą szerokość taką jak chcą, może nie do końca, ale prawie, a z drugiej strony jest szansa na to, że nie będzie tego obciążenia w tej części ramiennej. Ale tak czy inaczej, to co chcę Wam przekazać,
to dzięki wiedzy Kaliny możecie się wzmocnić i poprawić to krążenie na etapie tych ramion i pomóc, aby to nieco zniwelować. No a u mnie stale też zlikwidować, jeśli chodzi o dobór właściwego ramionczka. Do czego Was z całego serca zachęcamy. Zachęcamy. Dziękujemy. Dziękujemy.